Czogad na pierwszym levelu, on tam jest jak papier. Jak papier po prostu. GP nie kastował ulta nigdy? Chyba inne gry oglądaliśmy, kolego. GP robił więcej tym Morello niż Cho'Gath by kiedykolwiek zrobił. Wydaje mi się, że po prostu GE. Czy istnieją addony do tego liczące produkują sobie na postać z pól, jakie reagują do tego stanowiska? Wiesz, może? No, przecież to się można nauczyć. Jeszcze wykrzyknij items, masz tabelkę. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę ciężko mi to stwierdzić. Bieżące puli? Aha, to takiego czegoś nie ma. Takiego czegoś nie ma. Nic nie dostajemy. Dwie Tristany. No i teraz muszę zostawić Mordekaisery i Dariusa. Tak naprawdę mógłbym sprzedać Warwicka tutaj, żeby mieć tą drugą Tristanę. Zacząłem, czy dostaniemy. Czy dostaniemy. Golda, czy nie. Czy on Morda nie Kasadin, ale co? Mówisz o tym, kogo wstawiam tutaj na board? No to nie ma żadnego znaczenia w tych rundach. Obojętnie kogo wstawię, przecież i tak wygrają zawsze. Nie wiem. Dobra, kupimy Shena. Teraz i tak przegramy. To jest okej. Koleś ma 3 Voidy. Elo. Kontra moje Knighty. Itemy? No nie, nic, z itemu możemy jeden Bloodthirstera zrobić. No, Garena nam brakuje. No nic, zobaczymy, co z tego urodzimy. Będzie Panteon w TFT? No jest już. Na PBE. Jeszcze wykrzyknik Panteon. Czy jest coś, czym da się wygrać na Noble? Potrzebujesz red buffy, Morello, a najlepiej zdmuchnąć ich sorcererami.
O, czterech knightów i Shen. Ale sypnęło teraz. Ja, jak berę ty. Jak długo już na siłownię chodzisz? Teraz to nie chodzę. Ale trzeba będzie wrócić na tę siłkę niedługo. Tak sobie mówię przynajmniej. Zabrakło dzidy. Zabrakło jej dzidy i co teraz? Co mam za przedmioty? Belt? Okej. Okay. Demona sobie możemy zrobić. Glacela raczej nie. Chyba jednak nie pójdziemy w tych czterech knightów. To mi się coś zdaje. To będzie ciekawsze. Tak, o. Demon Fiora. Niech będzie. I ten jeszcze jeden przedmiot możemy rozdać na kimś. Myślę, że na Kasadinie. To jest, kochanie, czemu płaczę? Bo mama cię ignoruje. Zaraz, sprawdzimy, ile ludzi heksekami gra. A to jest ile? 17, 18, 19. No ale nie chcę sprzedawać wszystkiego. No Fiora, błagam cię, gdzie ty chodzisz? Uj. Dobrze, nie będzie to za długi. Glacial. Ho, ho. Ho, ho, ho. Widzieliście to, co tu się stało? Jaki chory attack speed w ogóle. Dobra, coś tu możemy sprzedać. Kamil by się przydała. Co teraz? W sumie to nic. Trzeba by wymienić tylko tą Poppy, bo ona jest już teraz troszkę jej power level spadł. Więc tak naprawdę tego już nie potrzebujemy. Aha. To jest 29, to nic nie dostaniemy. Dobra, to kupujemy te postaci. Nikt chyba nie gra Hextechem jeszcze. O, cię gwint. A czemu nie mam takiego szczęścia, jak gram na
w High Elo Lobbies. Tylko jak sobie na Smurfy gram. Co to są za jaja w ogóle? Sobie dobierzemy jeszcze Knightów, żeby było zabawnie. Zrobimy tak. Ahaha, outplay 300 HP. Bo gra wie, że smurfujesz i smurfujesz, daje ci, żebyś wygrał? No to nie musi mi dawać, żebym wygrał, kurde. Bele. To jest największy problem. I co? Tracimy Knightów, zyskujemy Gangplanka, kolejny Blade Master. Ten damage, ta reduce damage może być jednak bez sensu. W sensie strata tego może być bez sensu, ale nie chcę Golda tracić, a myślę, że tak jesteśmy dostatecznie silni, żeby wygrywać te gry nawet bez tych Knightów. Tak mi się wydaje, wiecie? Więc robimy sobie tak. Jakbyśmy mieli srebrną Camille. Co to za piosenka? Piercing Light to było. Masz pod streamem taką aplikację do piosenek. Druga popi... No niedobrze. Jakbyśmy sobie zlevelowali teraz? Zlevelujemy sobie. I wstawimy jeszcze jeden popi. Tak, o. Dostaniemy pokazanie no recent tracks? O, to niedobrze. Zobaczcie, Gangplank, brązowy Gangplank zadał 1.1k. Brązowy Gangplank. Co mamy za itemy? Mamy Belta. Potrzebujemy tutaj red buffa. GP RFC? Lol. Nie byłoby takie złe tak naprawdę. GP? No, oczywiście jak nie gram, no bo dostaje Kyle. GP jest na tyle ciekawy, że on ma także gang... no, ma ten. Ma Gunslingera, więc jak ma RFC, to nagle ma dodatkowy atak zasięgowy, więc to jest generalnie gitek. To jest naprawdę fajne wtedy. Więc o śmiechy, ale RFC na Gangplanku to jest grywalny przedmiot. Jeśli masz Gunslingerów oczywiście. Żeby zmaksymalizować jego synergię. Co? Sprzedajemy coś?
No jedną fiorę sprzedamy. O, jest Kamilka. Jest Gangplank. I co, wstawiamy Kamilkę zamiast czegoś? Zamiast tego gościa. I to rozdajemy tak. Na razie Knight to zostawimy, no bo mamy bonus z Kyle i to by było spoko. Jakbym dać mu Gunslingerów, Blitzmasterów i RFC to carry? No, jakbym mu dać tak naprawdę RFC, Red Buffa, to myślę, że byłby naprawdę spoko. I oczywiście jakbyś miał Gunslingerów do tego, nie? Czyli na przykład Jinx i Blitzmastera też. To byłby czad. No niestety nic nie sprzedamy. Jaką rasę i klasę ma Pantheon? Dragon Guardian. Kurde, trzeba chcę upgrade'ować Lulu. Czy ja chcę upgrade'ować Lulu? No jest pytanie ze 100 punktów. Bo co, levelować już nie będziemy. Lulu nam w ogóle do kompozycji nie pasuje. Moglibyśmy tylko wstawić zamiast Poppy tak naprawdę. W Knightów? Kurde, no sam nie wiem. Się tak zastanawiam. Dobra, kupimy ją. Ale nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany. Sprzedamy tą Poppy. Będzie troszkę dziwne. No nic, zobaczymy jak wyjdzie. Potrzebujemy upgrade Gangplanka na pewno. Potrzebowalibyśmy jeszcze jednego Blitzmastera. To było idealne. W sumie ta Lulu nie jest zła. Jak tak patrzę, to ta Lulu nie jest taka zła. Nie już widla dla bonusu? Nie jestem do końca przekonany, ale Jinx jest teraz tutaj czat. I tej Kyle... No kurde, niekoniecznie, ale zrobimy sobie levelek. Wstawimy Kyle. To mi się teraz podoba. No niestety bez Dravena ani Yasuo. Ale się przejechaliśmy po nim, jasny gwint. No, trzeba by zmienić ten rank, bo tu nie jesteśmy brąz, tylko silver, a tam spadliśmy. Czekajcie. Command, edit, rank. Tu mamy silver, już piszę 1, bo tutaj zaawansujemy, a tu mamy diamond 4. Git. Trzeba kupować tego Atroxa? Wydaje mi się, że nie, bez sensu raczej. Nie będziemy tracić kasy. Chyba, że... Dobra. Zrobimy tak. To jest urząd Zoton, Jinx, Cho'Gath i Eevee.
No to ciężko nie wygrać, kolego. Ciężko nie wygrać takim czymś. Mamy mieczyk. Dobrze pamiętam? Tak, mamy mieczyk. Z mieczyka można zrobić GA, albo Bloodthirstera, albo Hextecha. Albo Zekę. Zekę nie byłoby w sumie tragiczne. Chociaż w sumie GA na Atroxa. Nie byłoby tragedii. O! Siema. Siema, gościu. Mistakes were made. Ale to i tak jest tyle ataków, że to się w głowie nie mieści. Teraz nawet nie potrzebujemy drive na nic. Po prostu sobie radzimy bez. O, no ale dobra, wjechał. Jak wjechał, no to wjechał. No nie będę narzekał, nie? To teraz pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy ją. No tak, no potrzebujemy do Hextecha. Ewentualnie Fiorę byśmy mogli sprzedać, ale powiem wam, że ta Fiora to jest trochę rzeźnik. Ona jest mega, mega fajna. Na razie zostawimy tak, jak jest. Zabawnie będzie. Przegraliśmy? Przegraliśmy? No! Niedobrze. Niedobrze. Nasz win streak. Dobra, zaraz będziemy widzieć, co tam zmieniamy. Ash Spiegel with the 42 months. Miss Ash, how you doing, my friend? How you doing? Welcome back. 42 months so far, man. You're insane. Thank you very much for the continuous support, my friend. 42 months. Love you, bro. How are you doing, Ash? How's life in UK? Ash Spiegel just gave a sub. No way. Not only supporting by subbing himself. Wait. Do I need to do something here? Mr. Ash Spiegel with the gifted sub to Mr. Unix One. Congrats. Congrats, my friend. How you doing? Welcome to the family. I'm doing well, thanks, man. How are you doing? I'm good. Playing some games, getting wrecked in the previous ones. Dude, this Fiora frontline is actually pretty a good idea. Uciekam, bo się cement związał. Miłego dnia wszystkim. Powodzenia w budowaniu. Działu Ludon Drivenania. $52. W
teorii moglibyśmy trzasnąć swój level. I nawet tak zrobimy. Kurde, tego red buffa moglibyśmy dać tutaj. W sumie. Pozdrawiam przedmioty. Gangplank jest. Ale będzie jeszcze kolejny. Zrobimy tak. Swain. Kogo nie mamy z Blade Master? Mamy wszystkich Blade Masterów? Chyba tak, nie? Morello Knight, Frozen Heart. Dobra, weźmy tego Knighta. Nie wiem po co. Nie wiem po co, ale weźmiemy. Może już będziemy wiedzieć. Gunslingera stracimy, ale zrobimy sobie tak. Nie chciałem na Fiore. Chciałem tu. Jest, dobra. Nieistotne. Wiem, wiem, straciliśmy Blade, Gunslingera. Jest okej. Okay. Ty, ale wam, że ta Fiora Frontliner to jest spoko pomysł z demonem. A ten koleś, co tak wyzywał Hudson, już dostał w pierdol, nie? No. Jak damy Knighta na Atroxa, straci demona, żeby Blade Mastera? Nie, nic nie straci. O, siema. Zamiast Atroxa mogłeś, jeśli chciałeś, bym mieć, ale Atrox Sofi, co? Co mogę zamiast Atroxa, nie rozumiem. Aha, ty, został jeden koleś, mogliby się sprawdzić, co tu się dzieje w ogóle, nie? Bez sensu, ten Atrox ustawiony tutaj, będzie tylko atakował jedną jednostkę. GG. Przecież mam Kyle na stole, Momindu.